Dziś przygotowałam dla Państwa makaron z cukinią. Przygotowuję składniki, czyli trochę boczku, tak 3-4 plastry boczku. Smażę ten boczek na oleju. Dodaję do tego z 5 ząbków czosnku. Później kroję cukinię na pół plastry. Cukinii nie obieramy. I duszę. Na to, jak już jest tak podduszone, wkładamy pomidory w kostkę i wkładamy następnie całą śmietanę, 18 najlepiej, i przyprawy. No to papryka czerwona, słodka, troszeczkę może być papryki ostrej, ewentualnie pieprzu chili, bazylia, sól, pieprz. I jak się wszystko to już wydusi, to gotujemy makaron, rurki. Może być al dente, może być bardziej ugotowany. I wkładamy, jak się makaron ugotuje, wykładamy go od razu, taki gorący, nie przelewamy wodą, do tej cukinii. Mieszamy to wszystko. Można jeszcze serem żółtym posypać na koniec. Ja dzisiaj przygotowałam makaron z cukinią i z boczkiem.